Majka Jerzowska, 59L. Wprost nie posiada się ze szczęścia. Nie może się. Doczekać, aż w jej życiu zajdą wielkie zmiany. Cieszy się, że jej syn znalazł prawdziwą miłość, a ona dzięki temu uzyska niedługo synową, która pokochała jak córkę. Niedawno spędziła dwa tygodnie w Japonii. Buddyjskie świątynie, egzotyczna roślinność. Lazurowe niebo, uroki kraju kwitnącej wiśni Majka Jerzowska podziwiała w najlepszym towarzystwie. Do Japonii wybrał się, czy jej syn Wojtek Jerzowski ze swoją ukochaną, stylistką Sofią Kulą. Reklama śliczna brunetka, z oczami jak kasztany już prawie należy do rodziny. W dalekiej Azji syn pani Majki zrobił to, o czym marzy każda zakochana dziewczyna, wyjął piękne pierścionek i poprosił ukochaną o rękę. Oczywiście został przyjęty, o czym zakochani poinformowali na swoich profilach społecznościowych. Powiedziała tak. A potem, dodała, No, i to jest konkret, napisał syn piosenkarki na Facebooku, dodając zdjęcie, na którym widoczny jest efektowny pierścionek zaręczynowy. Widok pierścionka na palcu przyszłej synowej wzrusza i raduje panią Majkę. Która całym sercem kibicuje tej miłości. Zrywa z mitem złej, teściowej i już teraz traktuje Zosię, jak ją nazywa, jak córkę. Nie widzi w niej, żadnych wad. Obie to typowe artystki, lekko bujające w obłokach, kreatywne, nie bojące się, życia. Zosia ma artystyczną duszę, podobnie jak ja, więc spodobała mi się bardzo, szybko. Jest trochę hipiską, szaloną, która lubi koncerty, kino mojego syna poznała, gdy, pracowała jako stylistka przy produkcji reklam, zachwala wybrankę syna pani Majka. Czytaj, więcej na kolejnej stronie.